Proszę Państwa, 1945 rok, wyczekiwana wolność, tak jak tutaj Pan powiedział, Pan Wojtek, niestety nie była tą samą wolnością, którą fetowaliśmy w tamtym roku i w tym roku, czyli stulecie odzyskania niepodległości. Nie powstała żadna Rada Księstwa Cieszyńskiego, nie mogły się konstytuować oddolnie żadne organizacje ani organy władzy państwowej, za to przywieziono w teczkach organy władzy ludowej. Wielu ludzi, młodych ludzi, którzy przeżyli okupację i którzy nie zgadzali się z tym, żeby ktoś obcy narzucał nam swoją wolę, nie mogła się z tym pogodzić. Byli zdania, że jest szansa, że Polskę można odzyskać swobodną, wolną i że sami będziemy decydować o tym, kto będzie tą Polską rządził, czy to na szczeblach na samym dole, czy w Warszawie. Nie wiedzieli, że najpierw w Jałcie, a potem w Poczdamie Polska w zasadzie została przydzielona pod skrzydła Stalina. Nie mogło zatem być inaczej, jak tylko jedna właściwa władza i ta władza zaczęła tępić tych, którzy myśleli inaczej. Ale na dzień dzisiejszy jesteśmy państwem wolnym, demokratycznym i mamy prawo czcić tych ludzi, których uważamy za bohaterów, a tych, którzy nie zgadzali się na władzę komunistyczną, uważamy dzisiaj za bohaterów. I o tych ludziach dzisiaj posłuchamy i pooglądamy filmy. Dziękuję bardzo.